Witam na drugim spotkaniu z tymi jabłkami, papierami. Pomyślałam, że zamiast pokazywać Wam gotowe prace, ten mały skończę, tak żebyście widzieli, jak to dalej wygląda. Nałożyłam już drugą warstwę farby. Już troszeczkę widać, że się zmieniło w porównaniu z tym pierwszym razem. A teraz właściwie niewiele trzeba, żeby skończyć. Tym bardziej, że nie chcę, aby to było jakieś takie przegadane, a raczej pobawię się troszeczkę tutaj jeszcze z kolorem. Wydobędę troszeczkę bardziej to te jabłka, ten motyw główny i będzie koniec. Takie sobie dam coś. Tu może dam troszeczkę więcej farby, żeby bardziej to wyszło do przodu. W poprzednim filmiku mówiłam, że to jest 600 gramowy papier, to jest 300, więc to jest ten Fabriano, na którym zazwyczaj maluję. A teraz widać wyraźnie, jak to wyszło. Tu też dam troszeczkę więcej koloru. Poprzesuwam to odrobinę, żeby... Podoba mi się to miejsce. Kiedy zobaczcie, cały ten owoc właściwie go nie ma. Jest tylko farba, którą przesuwam na zewnątrz. To jest nieprawdopodobne w malowaniu, w tworzeniu czegoś, że tyle może być różnych sposobów, żeby coś pokazać. Przy tym moim szkicowniku październikowym, przy tych moich notatkach na każdy dzień, zdałam sobie sprawę z tego, jeszcze bardziej, po raz kolejny zdałam sobie sprawę z tego, jakie to jest naprawdę niesamowite, że do każdego tematu, do każdego jakiegoś pomysłu, jaki mamy, można podejść na tyle sposobów, można to zrobić tak lub zupełnie inaczej. I zdałam sobie też sprawę, bawiąc się w to szkicowanie, które, no nie powiem, wcale taką aż wielką zabawą nie było. To było dosyć porządne wyzwanie, ponieważ zajęło mi to jednak no, sporo czasu. I jest niesamowite, że na tyle różnych sposobów. Oczywiście oglądałam różne zdjęcia, chcąc namalować to czy tamto. I człowiek zdaje sobie sprawę z tego, ile jest genialnych ludzi tworzących. To jest naprawdę niesamowite, że tyle jest wśród nas ludzi robiących piękne rzeczy. Tutaj dam troszeczkę tych głębin, tego miejsca, gdzie światła jest mniej. To przesunę może tak troszeczkę, żeby mi się jakoś tak... Dosyć podoba mi się ten kolor tutaj właśnie taki, bo ja wiem, taki jakiś, takiej szarości. Muszę zobaczyć, czy jeszcze to mam. To jest właśnie ten kolor, o którym mówiłam. Tego wezmę troszeczkę więcej. Dodam do tego może odrobinę zieleni. Gdzieś ją mam, tu chyba mam. I takie... O nie, to nie to. Muszę szybko zmienić. Ale jakiś taki właśnie, o, taki kolorek. Teraz mogłabym te patyczki namalować, pokazując je normalnie, ale zrobię je negatywem, żeby było ciekawiej i żeby były troszeczkę lżejsze. Z jednej strony trzymam się szkicu, trzymam się kreski, którą zrobiłam. Z drugiej strony nie. Tu może w tym miejscu dam odrobinę więcej farby. I tutaj podobnie. Nie za dużo tego wszystkiego, żeby mi za mocno nie popłynęło. Te pędzelki mają bardzo fajne końcówki, dzięki którym właśnie te rzeczy robi się dosyć prosto. Tu jeszcze zrobię coś takiego. I takie to będzie coś. Te wszystkie linie, no ja je niezwykle lubię. Te wszystkie linie, które tutaj właśnie się porobiły, które sugerują, że może gdzieś tam coś, jakiś krzak jeszcze jest, ktoś coś gdzieś tam rośnie.
albo tylko rzuca swój cień. Może dam tego koloru odrobinę tu, gdzie się wszystko styka. Fajne jest to, to znaczy lubię to malowanie, malowanie negatywem tam, gdzie już kolor jest, a z kolei normalne malowanie tam, gdzie papier jest biały, bo wtedy ta kreska jest jeszcze wyraźniejsza. To będę musiała coś zrobić, bo tak wisi w powietrzu, może takie coś starczy, zobaczę jeszcze. Tutaj z kolei tym właśnie pędzelkiem, który ma taką świetną końcówkę, jakby to poprowadzić stąd poszło, więc pójdzie jakoś tak łukiem. O, coś takiego. Ten też, tu jest, widzicie, kawałek negatywu, to tylko tu w tej końcówce dam odrobinę, przedłużając, i tutaj też, tu może spadło, albo ktoś zjadł, jakiś ptaszony, nie wiem. Teraz tą gałąź, tutaj właśnie z tego wszystkiego wyrastało, mogłabym ją pociągnąć tam dalej, może sobie gdzieś tam jeszcze rosnąć. Takie jakieś gałązki. Ta z kolei wisi w powietrzu, ale to nieważne, bo no bo nie to jest ważne. Teraz jest ważne, żeby sobie poćwiczyć. Nie lubię takiego czepiania się, że coś tam z czegoś, coś tam sensu logicznego nie ma. Jak jest ładne, to fajne. Sensu mieć nie musi. Czy jeszcze coś? To będzie bardzo króciutki filmik, ponieważ naprawdę chciałam tylko skończyć to tak, żebyście zobaczyli skąd co powstało i jak to się dzieje, że właśnie tak, a nie inaczej. Tu właściwie starczy. Zobaczcie, fajne są te ciapki tutaj. Takie jak gdyby, bo ja wiem, więcej tego zrobię, jakby taki jakiś deszcz spadał. Czy ja tam wiem, co to może być? Dobrze, to by było to. Teraz chciałam Wam jeszcze pokazać na tym papierze, na tym szarym, o którym mówiłam, ponieważ napakowałam teraz tyle koloru, że właściwie ta zima przestała być zimą i w sumie są białe dachy nie wiadomo skąd i po co i na co. Ale tak naprawdę to nie trzeba wszystkiego chyba tak straszliwie analizować i doszukiwać się sensu. Jak ładnie, to dobrze. Słuchajcie, teraz sobie tak naciapię troszeczkę tego właśnie, tej fajnej bieli, która trzyma się i która zostaje bielą. Zrobię czegoś takiego. Prawda, takie śniegi spadły, płatki spadły wielkie, jakby spadły na kogoś, to by poraniły. Mniejsze z tym. No więc takie to mogłoby być coś. Z każdą pracą taka mi się przypomniała sytuacja z panem, o którym już mówiłam, że spotkaliśmy się w Warszawie. Ten pan powiedział, że jak ogląda pracę ludzi, którzy malują, to stwierdza, że obraz jest już dawno gotowy, a ten malujący, pokazujący ciągle jeszcze maluje i ciągle jeszcze coś tam kombinuje i poprawia. I powiedział, że ja w swoich pracach też jeszcze maluję, chociaż według niego już dawno jest praca skończona. Bo to jest tak, proszę Państwa, że każdy z nas chyba no ma inny pomysł na to coś tam. I to, co według kogoś tam jest skończone, według drugiej osoby jeszcze nie jest. A czasami się zagalopujemy i faktycznie nasmarujemy kilka kresek za dużo. Nieważne. Ważne jest, że to robi przyjemność, sprawia to. Tutaj zobaczcie, jest to. Dużo nie zrobiłam. Zrobiłam takiego Esa Floresa na dole. Tu jakieś gałązki bez sensu. I można sobie to, jeżeli by się chciało, można sobie to wykorzystać gdzieś tam, jakoś jakąś fajną małą ramkę. Można to oprawić. Albo można by to na przykład, miałam gdzieś taki fajny papier tu, można by sobie to przyciąć i na taką kartkę nakleić. Niedługo będę miała gości w pierwszą niedzielę Adwentu. Można by właśnie to tutaj nakleić.
napisać zaproszenie, podać godzinę, o której goście mają przyjść. Kto wie, może to wykorzystam. I jeszcze zostało mi do pokazania to. Jak mówię, to jest to 600 gramowe i no nie zachwyca mnie, ponieważ tutaj jest naprawdę kilka warstw farby. A ja ciągle mam takie uczucie, że nie osiągnęłam tej głębi, którą chciałabym osiągnąć. Także Leonardo 600 gram Hanemule to nie jest mój papier. Być może jest mnóstwo osób zachwyconych. Fajnie, że można sobie to tak bezkarnie wypróbować. Życzę przyjemnego malowania i na razie, pa.